Także proszę Państwa, w dzisiejszych czasach każdy ma szansę. Zapraszamy. Tej treści, że... Ale klub sportowy, który jest jakąś dyscypliną związaną... Każdy ma jakąś szansę. Laudetur Jezus Chrystus. Tu teraz nie musisz Radia Watykańskiego. Studiów kończyć, teraz Krzysztof dziecko Brok, powie, że Paweł Pasierbek, za głupoty robią. To nie brak słów, lecz słuchiwanie się w głos dziecko Bogu, powie, że głupoty robią. Mówił Franciszek w kolejnej katechezie o Eucharystii. Ojciec Święty zaprosił ubogich do cyrku. Nigdy nie nazywajcie, to do tych faryzeuszy można powiedzieć. Nikogo na ziemi Ojcem Świętym. Nigdy nikogo na ziemi nie nazywajcie Ojcem Świętym, bo tylko jeden jest wasz Ojciec, ten w niebie. No Jahwe, Bóg Żydów, Jehowa. No to przecież jak bardzo świat zdebilował, że tak powiem, zdebilował, że nie rozumieją, co to Jahwe, nie rozumieją, co to imię Boże, nawet nie chcą sobie wyobrazić, że Bóg w ogóle ma jakieś imię. Skoro mówimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, że to imię ma być święte, że mamy to imię uświęcać. Oczywiście, że trzeba znać to imię, ale to imię było wyrzucone, ludzie sobie robią imieniny, to jakimi debilami muszą być, żeby zaprzeczali, że Bóg się nazywa Jahwe, czy że Bóg się nazywał Jahwe, że Żydzi wierzyli w Jahwe, że Jezus był Żydem. Nie jednego trzeba przekonywać, bo wtórny debilizm polega na tym, że skoro ludzie nie czytają Pisma Świętego, to znaczy, że mają nie czytać Pisma Świętego. Nic nie wiedzą, nic nie wiedzą. Nowa dziewczyna mówi na Facebooku czy na YouTube w komentarzu zwykłym, że to nieprawda, że Żydzi zabili Jezusa Chrystusa. No a kto, jak to byli tylko Żydzi i to był tylko Jezus Chrystus jednoosobowy. Każdy myśli o rzeczach, których no, o rzeczach, o komunii świętej, o sławie, o bogactwie, no bo przecież podobnie jak w systemach świeckich, w systemach religijnych, też jest tak samo, kiedy ksiądz chce mieć tytuł, prawda? A u Żydów co było? Rabbi, prawda? Czyli nauczycielu. Jezus powiedział, nikogo nauczycielem nawet nie nazywajcie, prawda? Nie nazywajcie, bo jeden jest wasz nauczyciel tylko. Tylko jeden, Jezus Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Także Państwo zobaczą, jak strasznie głupi ten świat, bo my tutaj mówimy o banku euro w sąsiedniej audycji naszego radia. To KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Ale jak bardzo głupi ten świat musi być, skoro prostych rzeczy, skoro prostych spraw nie znają, nie mogą poznać, nie mogą rozszyfrować, nie mogą dojść, dociec. Przyjaciół lub przechodzą oni przez trudne doświadczenia. Chcemy powierzyć Bogu losy Kościoła i świata. Temu właśnie służy krótkie milczenie, zanim kapłan, zbierając intencje każdego z nas, wyraża głośno Bogu w imieniu wszystkich wspólną modlitwę, którą wieńczy obrzędy wstępne, dokonując właśnie zebrania, kolekty poszczególnych intencji. Gorąco polecam kapłanom, aby zachowywali te chwile milczenia i nie spieszyli się. Mówimy, módlmy się, trzeba na chwilę zamilknąć. Przypominam to wszystkim kapłanom. Bez tej ciszy ryzykujemy rozproszenie skupionej duszy. Papież zwrócił także uwagę na symbolikę gestu, który w czasie modlitwy czyni kapłan. Ma rozłożone ręce jak Chrystus na krzyżu, co pokazuje, że w tym czasie to nasz Pan jest tym, który się modli i jednocześnie staje się modlitwą. Gest rozłożonych rąk znany już był chrześcijanom pierwszych wieków i zawsze oznaczał osobę, która się modli. Na zakończenie Ojciec Święty podkreślił wagę wypowiadanych słów modlitwy. W rycie rzymskim modlitwy są zwięzłe, ale pełne znaczenia. Mogą być one podstawą do tak wielu pięknych, przepięknych medytacji. Powrót do rozważania ich tekstów, także poza mszą świętą, może nas nauczyć, jak zwracać się do Boga, o co prosić, jakich słów używać. Oby liturgia stała się dla nas wszystkich prawdziwą szkołą modlitwy. Una vera scuola di preghiera. Pozdrawiając grupy pielgrzymów obecnych na audiencji w auli Pawła VI, Franciszek zwrócił się także do Polaków. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, drodzy bracia i siostry.
Stojąc wciąż u początków roku, zawierzamy go Panu i prosimy, aby był czasem łaski, pokoju i nadziei dla nas, dla naszych rodzin i dla całego świata. Z serca błogosławię Wam i Waszym najbliższym. Ojciec Święty zaprosił ubogich, bezdomnych, więźniów i uchodźców do cyrku. No i znowu Ojciec Święty. No to ten błąd się tak od setek lat powtarza. Dla gości papieża przewidziano 2100 miejsc. Mówi papieski jałmużnik, arcybiskup Konrad Krajewski. Kłamie łamany man, że w 2018 roku powstał dziady. Którzy tworzą piękno. Mamy. Którzy dzielą się tym pięknem razem z nami, a więc artystów cyrkowych. By zobaczyć, że przez wytrwałość, że przez ćwiczenie... Nie, no przecież to nie zadziała, no przecież ludzie, no skąd ta gwiazdka się tu wzięła? Postacią 2100 twarzy. Jak wybieram numer, nie powinna gwiazdka wskakiwać. Pan Jezus pod postacią tylu twarzy, bo to on powiedział, że byłem w więzieniu, byłem nagi, byłem głodny. Ojciec Święty tych wszystkich ludzi zaprasza, by im przywrócić nadzieję, by być razem. Rozbijemy także przed cyrkiem szpital polowy. Ojciec Święty tak często nawiązuje, że Kościół jest szpitalem polowym. To znaczy tam, gdzie jest pomoc, tam, gdzie jest łaska, tam, gdzie jest miłosierdzie. Damy też naszym potrzebującym możliwość zbadania się... A dzień dobry. To ja dzwonię, bo tutaj ten numer telefonu już jest także aktualny. Artyści cyrkowi robią to dla Ojca Świętego, dla biednych, wielkiej ludzkiej solidarności. Wolontariusze przyjadą swoimi samochodami, zwiozą naszych potrzebujących z ulic, z różnych noclegowni. Zaproszeni są także kardynałowie i biskupi i księża, którzy także przyjadą z tymi, którzy śpią pod ich domami. To piękne pokazanie, że zajmijmy się tymi, którzy są wokół nas. Nie myślmy o ludziach, którzy są bardzo daleko. Izrael pragnie pokoju, tak samo jak Ojciec Święty, pokoju dla swych obywateli i swych sąsiadów, oświadczył izraelski ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Oren Dawid został poproszony o komentarz do papieskiego przemówienia do korpusu dyplomatycznego. Konfliktowi między Izraelczykami i Palestyńczykami Franciszek poświęcił w nim osobny akapit. Wyraził ubolewanie z powodu ofiar niedawnych zamieszek. Prosił o rozwagę, zapobieganie eskalacji konfliktu i uszanowanie status quo Jerozolimy. Izraelski dyplomata zapewnił, że jego kraj uznaje znaczenie Jerozolimy dla trzech religii monoteistycznych. Dlatego gwarantuje i zawsze gwarantował równą swobodę dostępu i kultu w miejscach świętych. Izrael przyłącza się również do papieskiego apelu o dialog i wznowienie negocjacji, powiedział Oren Dawid w wywiadzie dla portalu Crux. Zapewnił ponadto, że jego rząd popiera papieskie starania o pokój, dialog, tolerancję, wzajemne poszanowanie i wolność. Przypomniał, że katolików i Żydów łączą te same judeochrześcijańskie wartości. Muzea watykańskie przygotowują się do reorganizacji programu zwiedzania. Turyści mają dziś do dyspozycji 7-kilometrową trasę, jednakże większość z nich decyduje się na trasę najkrótszą, wiodącą wprost do Kaplicy Sykstyńskiej i Sal Rafaela. Pozostałe ekspozycje muzeów są mniej znane i niewykorzystane, mówi Barbara Jatta, dyrektor Muzeów Watykańskich. Naszą wielką nowością jest przygotowanie nowego wejścia do muzeów wzdłuż murów San Gallo, a zatem w pobliżu wejścia z lat 30. i tego, które zostało otwarte w roku 2000. Przez tę nową bramę będzie można się dostać bezpośrednio do tych najrzadziej odwiedzanych dziś części muzeów. W ten sposób będziemy mogli lepiej rozdzielić napływ turystów. Zdarza się bowiem, że do Rzymu przyjeżdżają pielgrzymi, niekiedy jedyny raz w życiu, i okazuje się, że nie mogą się dostać tak do jak w każdej innej wielkiej, jak to mówią, wielkiej sekcie. Musi być Mekka, musi być Medyna, musi być pielgrzymka, musi być święte miasto, a przecież miasto święte Jeruzalem już dawno przestało istnieć, jeżeli chodzi o Żydów. No to więc po co to? Takie oczywiście, że jak my wysyłamy, że żydowskie banki, że kręcą, kombinują, wysyłamy do Izraela, no to proszę Państwa, to wysyłamy swoich do swoich, ale że Jeruzalem świętym miastem sensu stricto miałoby być, to też nie jest. No, wszystko jest święte, co Bóg uświęcił i człowiek po Bogu nie powinien poprawiać. I to mówię, że dlaczego każdy z nas ma szansę, bo to dziecko rozumie. U świadków
Jehowy normalnie dziecko rozumie. Świadkowie Jehowy są strasznie kształceni i na wschodzie, i na zachodzie, i za granicą, jak to się mówi. Są bardzo bogaci, są kształceni, no i tacy różnie, prawda? Przecież sami nie dzielą się specjalnie. Natomiast społeczeństwa ludzkie dzielą się, żeby jedni byli biedni, jedni byli bogaci. No, lepiej byłoby, żeby to było naturalne, przebiegało w sposób naturalny. No. Episkopat opublikował także dane dotyczące sytuacji duszpasterskiej w Austrii. Wzrosła liczba chrztów i bierzmowań. Mniej zaś udziela się ślubów i pierwszych komunii. Nieznacznie spadła liczba księży. Więcej jest z kolei diakonów stałych. Raport potwierdza też dobrą kondycję finansową austriackich diecezji. Włochy są już w pełni zanurzone w przedwyborczej kampanii. O składzie nowego parlamentu zadecydują 4 marca. Jak zauważa nowy arcybiskup Mediolanu, gospodarczej stolicy Włoch, politycy żywo dyskutują, obrzucają się wyzwiskami, ale pomijają milczeniem najważniejszy problem współczesnej Italii, mówi arcybiskup Mario Del Pini. Uważam, że priorytetowym problemem, któremu Włosi muszą stawić czoła, jest kryzys demograficzny, czyli stałe starzenie się społeczeństwa i słabnąca wola wydawania na świat dzieci, brak zainteresowania przyszłością. Jeśli Włochy się nie odmłodzą, nie odzyskają zdolności marzenia o przyszłości, to tym samym skażą się na beznadziejną przyszłość. Dla mnie to powinno być priorytetem, a fakt, że nic się tym nie zajmuje, pokazuje, że we Włoszech brakuje nadziei. Politycy powinni się zatroszczyć o podwaliny dla tej nadziei, a zatem o możliwość zdobycia pracy, o spokojne współistnienie w zdrowym środowisku i konstruktywnym kontekście relacji. Wszystko to bowiem pomaga stawiać czoła problemom. 2 minuty dla Kaju. Rafał Łączny. Nadzieję, że parlamentarzyści uszanują prawo do życia każdego człowieka, wyraził arcybiskup Stanisław Gondecki. Odwołując się do procedowanego dziś w Sejmie projektu Zatrzymaj aborcję, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wyraził radość z przyspieszenia tych prac. Liczę na to, że parlamentarzyści, odwołując się też do własnego sumienia, postarają się o to, ażeby najpierw dotrzymać obietnic, które zostały złożone, a następnie, żeby też i uszanowali prawo do życia każdego człowieka. Skoro mówimy o prawach człowieka tak często i gęsto, dobrze by było, żeby to prawo zostało zachowane także w odniesieniu do dziecka najsłabszego, to znaczy takiego, które nie może się bronić. Arcybiskup Gondecki wezwał też do modlitwy w tej intencji, ażeby duch dobrych praw inspirował wszystkich, którzy podejmują decyzje w tej ważnej dziedzinie. Promieniowanie ojcostwa, takie słowa będą hasłem tegorocznego 18 Dnia Papieskiego. Będzie on obchodzony 14 października, a koordynatorem wydarzeń, jak co roku, będzie Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jak przypomniał kardynał Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji, w tym roku przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, ale także 60. rocznica jego biskupiej konsekracji. One są okazją do tego, żeby przy okazji tych terminów, tych dat podjąć pewne działania zmierzające do tego ciągłego przypominania papieża, jego nauczania, jego pontyfikatu, jego świętości, jako tego, który jest nam dany przez Kościół jako pośrednik. Nowy Święty jest nam dany jako orędownik, ale także wzór do naśladowania. Hasło Dnia Papieskiego, promieniowanie ojcostwa, to tytuł dramatu Karola Wojtyły z 1964 roku. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Dziś w archikatedrze Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie sprawowana będzie msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i naszej ojczyzny. Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz prałat Tadeusz Sowa, moderator Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
Transmisja na naszej antenie od godziny 19. Jest 16:30. Szczęść Boże, w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja wita się z Wami Grzesiek. Moja współprowadząca Marta niestety straciła głos, dopadła ją grypa. No pogoda za oknem jest taka jest, więc kochani, zakładajmy czapki i szaliki, dbajmy o siebie, bo nie jest dobrze zaczynać nowy rok od choroby. No właśnie, nowy rok, nowy ja, czyli temat postanowień noworocznych. Między innymi o nich będziemy dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi, a są nimi Paula, Szymon i Krzysiek. Może na początku moi goście powiedzą coś o sobie. Zacznijmy od kobiety. Paulo, oddaję Ci mikrofon. Szczęść Boże. Jak kolega powiedział, mam na imię Paula. Jestem studentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na pierwszym roku magisterki. I pochodzę z Tomaszowa Lubelskiego. I moje zainteresowania to głównie właśnie dziennikarstwo, rodzina, jak również literatura dotycząca małżeństwa i rodziny. Szymonie. Szczęść Boże, cześć, witam Was serdecznie. Nazywam się Szymon Malinowski, jestem studentem trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo się cieszę, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać, porozmawiać o błahych, a może i poważnych tematach. Bardzo się cieszę również, że spotykamy się w tym nowym roku, roku wyzwań. Myślę, że to będzie owocna rozmowa. Dziękuję. I Krzysztof. Szczęść Boże, cześć. Ja nazywam się Krzysztof Pacynowicz i pochodzę z Pomorza. Moimi zainteresowaniami są głównie takie dyscypliny jak kolarstwo górskie, rysunek, malarstwo, rzeźbiarstwo i szeroko pojęty artyzm. No właśnie, ja już Krzysia trochę znam, wiem, że jest człowiekiem wielu pasji, bardzo sumiennie je rozwija, często widać go czy na korytarzu, czy na ogrodach zimowych naszego akademika, jak właśnie czy rysuje, czy coś lepi, czy rzeźbi, także bardzo, bardzo ciekawa osobowość, mam nadzieję, że wszyscy tutaj ją dzisiaj bliżej poznamy, a tymczasem takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę dla Was, czy macie jakieś postanowienia noworoczne? Może zaczniemy od Szymona. To bardzo trudne pytanie. Myślę, że z każdym rokiem przychodzą jakieś nowe postanowienia noworoczne. Czy to są jakieś konkretne, czy może bardzo ogólne? Ja myślę, że w tym roku takim głównym postanowieniem noworocznym jest to, żeby starać się coraz lepszym człowiekiem, dążyć do tej świętości, dążyć do ideału, czyli właściwie dążyć do Królestwa Niebieskiego. Ale jeżeli myślimy także tutaj o takich rzeczach, może bardzo przyziemnych, ale też takich no, doczesnych, tutejszych i bardzo mi bliskich, to myślę, że także tutaj należy powiedzieć, że przygotowania do ślubu w mniejszym lub większym stopniu. No właśnie, ja tak troszeczkę tutaj dopowiem, że Szymon no, zdobył się na niezwykłą odwagę i tutaj obecnej Pauli się oświadczył w zeszłym roku, pod koniec, także no niedawno. I no, na pewno wynika z tej decyzji bardzo, bardzo dużo zmian, też właśnie przygotowania do ślubu. No, jak wiadomo, ten okres narzeczeństwa, to tak się wydaje, że on jest taki kolorowy, piękny, poznajemy siebie, a tymczasem trzeba zamówić salę weselną, załatwić czy DJ-a, czy wodzireja, czy zespół, pozapraszać gości, zrobić te listy wszystkie. Strasznie, strasznie dużo pracy, dużo przygotowań, żeby właśnie ten jedyny dzień w życiu był wyjątkowy, był wart zapamiętania. No i no, muszą się z tym wiązać konkretne plany i to nie takie plany krótkodystansowe, krótkoterminowe, ale właśnie no wręcz cała strategia przygotowania tego wszystkiego. Tutaj może Pauli teraz głos oddam, żeby rozwinęła tą myśl.
Tak, to obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań. Przede wszystkim polega to na planiu, ustaleniu różnych zadań, celów. Na razie czynimy to między sobą. Niebawem myślę, że będzie to rozmowa z naszymi rodzicami. I myślę, że no szczegóły będą w najbliższym czasie. Miejmy nadzieję, że plany będą owocne i zrealizowane po Bożemu. Tak, i przede wszystkim też w 100%, no bo planować można wiele, a potem co z tego wyjdzie. No, plany muszą być też realistyczne, prawda? I tym się teraz zajmiemy, bo no, często zdarza się tak, że nasze postanowienia, zwłaszcza postanowienia noworoczne, są tak bardzo wygórowane. Tak, zakładamy sobie, że weźmiemy się za siebie w końcu, tak zwłaszcza wśród kobiet dane statystyczne pokazują, że bardzo, bardzo dużo kobiet chce zadbać o swoje zdrowie, o swoją sylwetkę w nowym roku, a jak to później wygląda, no to no wszyscy wiemy, tak, że a tutaj sobie czegoś nie odmówię, tutaj sobie na więcej pozwolę i gdzieś już koło marca, kwietnia te plany całkowicie idą w rozsypkę, całkowicie się ich nie trzymamy, wręcz o nich zapominamy. Ja pamiętam, że jako dziecko kiedyś sobie postanowiłem, że właśnie nie będę jadł słodyczy w nowym roku, a dwa dni później mama wypomniała mi to, kiedy szedłem sobie zadowolony przez dom z batonikiem w ustach i a przecież ty miałeś nie jeść słodyczy w nowym roku. A ja tak, no miałem, no, ale babcia dała, więc no, co było zrobić? Trzeba było zjeść. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy planujecie sobie te postanowienia, czy robicie sobie na przykład taką listę, tabelkę, bo wiem, że też jest taki sposób, żeby zrobić sobie tabelkę wszystkich za i przeciw dla danego postanowienia i w ten sposób jakby weryfikujemy to, czy ono jest realne do spełnienia, czy nie. Może Krzysztof. Ja może zacznę od takiego powiedzenia, znaczy w sumie tekstu takiego znanego polskiego rapera w jednej z piosenek. Dziadostwo jakieś przeskoczyło z Radia Maryja na inne dziadostwo. Także proszę Państwa, świat tak strasznie zgłupiał, że teraz nie tylko ludzie po maturze są lepsi od tych najbardziej uczonych w piśmie i faryzeuszów, ale po prostu nawet dziecko z podstawówki, no to Jezus do nich mówił i o nich, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy Królestwo Boże. I Państwo zobaczą, jak świat ogłupiał. No, bo to właśnie te tytuły i oni myśleli, że im przydadzą blasku, majestatu i chwały. A to odwrotnie, bo szatan, diabeł zapędził ich w kozi róg. Biblia bardzo dużo na ten temat mówi, że chcieli być mądrymi, stali się głupi. No to nie jest o ludziach z ulicy jakichś takich, którzy prędko szkołę mieli, zdobyli, skończyli. To jest o ludziach, którzy nastawieni byli na bogactwo, na sławę, na tytuły i majestat. Nie każdy człowiek zresztą też taką szkołę mógł ukończyć. Tam Anglia po swoje mu też robi, bo tam nie byle co, nie byle kto. Być może tym, a tam tym, bo tam strasznie się dzielą na wyspach. Ale to wszędzie okazuje się, że jest zarozumiałość. Jest, proszę Państwa, diabelski świat. Wywyższanie się, tytułowanie, nazywanie rabbi. Rabbi. A teraz też tak jest, że w prywatnych systemach wszelkich ludzie zauważyli, że prywatną wiedzę to warto mieć dla siebie, bo jest po prostu przydatna. No i to nie o to chodzi, że to jest jakieś tam, proszę Państwa, tytułowanie, że to jest podbudowane, docent, doktor habilitowany i tak dalej, i tak dalej. Bo ludzie już tego nie chcą. Nasza Felicja Bożyszkowska-Sękowska-Boska i ona przestała wyjeżdżać tutaj z Urle do Warszawy, bo ona ma tego dosyć wszystkiego. I pracownik naukowy. A i potem robiła promocję książki Ekstrawaganca też, proszę Państwa. I z Kaliną Jędrusik. I Kalina Jędrusik jak pięknie się wypowiadała na temat twórczości poezji Bożyszkowskiej, Sękowskiej, Boskiej, Felicji.
No i co? I Felicja powiedziała, że ona tylko do kolumny Zygmunta i z powrotem. Nawet nie chce tam do Zamku Królewskiego, bo tam są imprezy lipne, za pieniądze, oszukane, sprzedane, że ta Polska jest osaczona przez jakieś mafie żydowsko-watykańskie. No i z przodu, i z tyłu, i z jednego boku, i z drugiego boku, jak to mówią, że Ruscy i Niemcy, prawda, coś kombinowali, ale to od setek lat. I z północy na południe też. Państwo zobaczą, jak jest, są te banki żydowskie, prawda, czy Eurobank, no to przepraszam bardzo, jest Wrocławia, czy też Takto Finanse. Ale Takto Finanse, czy Euro, a dzwoni mi z Gdyni, z Gdańska? Czyli widzicie Państwo, północ, południe, prawda? Eurobank, bank, Takto Finanse, czy Assa jakaś, proszę Państwa. Gdzie człowiek by nie wszedł, to jest jakaś Assa. Ja mówię, cholera, uwolnij się od tego dziadostwa lichwiarskiego, które bierze dwa razy więcej, a nawet więcej. Ja widziałam, że bierze 2000, a spłaca 4140. I 4240. No to jest dwa razy więcej. Więcej jak dwa razy więcej. To jaka to jest lichwa? Spiridion był taki prawosławny, jest taki prawosławny święty, który uczył poprzez swoje postępowanie nie brać na lichwę. A Państwo zobaczą, co tutaj robią, prawda? No, co tutaj oni robią w tej mafii żydowsko watykański. No. Także to, co nie pasuje, to powiedzenie do nich nie pasuje. Cygano, że dać aragady. Nie pasuje. No. Wszystko jest. Wszystko jest, proszę Państwa. I pieniądz jest. Punkt. Cyfra. I wtedy już Ciebie mają. To wtedy taki ten Ferratum Bank, prawda? Z Wrocławia i gdzieś połączony z Maltą, nie wiadomo z czym. I tak osaczą ludzi i SMS-ów to już ten Ferratum Bank, to mi jest 50 tutaj tych SMS-ów, a ja się tym bawię, w sensie, że ja zbieram informacje. Jakie informacje ja zbieram? Poprzez wysłanie jednego grosza. Po prostu patrzę na reakcję, jak ten bank denerwuje się, jak zbliża się termin kolejnej spłaty, na przykład pożyczki. Jak on się denerwuje, że 10 razy Ciebie informuje, ale jak Ty na przykład nie masz przelewu z pracy, to więc nie możesz zapłacić i zapłacisz ciut później. Jak ten bank jeszcze 100 razy więcej denerwuje się, żeś Ty coś nie spłaciła w tym momencie, tu i teraz, a dzień jeszcze nie dobiegł końca, a oni się wściekają na lewo, na prawo. Coś niesamowitego. Ta nerwowość wynika z pazerności, chciwości, zdzierstwa, dziadostwa i nieprzyzwoitości wszelkiej. No, także, że ktoś, kto tam siedzi na dupie, myśli, och, ja was wszystkich tu ogolę, bo mam super sposób na życie. I te pożyczki właśnie. I te pożyczki. Dlatego też nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trzeba w te pożyczki wejść, żeby czasem zorientować się, co to za czcz jest, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstum, Extra. Cienie i blaski. Różne cienie i blaski faryzeuszy XXI wieku. Szkoda tylko, że ludzie nie cenią Słowa Bożego. Myśląc oczywiście, że to jest średniowieczna bajka, ale to też jest chwyt. To też jest sztuczka szatana diabła, który tak zrobił, spowodował, sprowokował, żeby ludzie tak myśleli. Albo że to Kościół, to zawodzą. A jeszcze i ksiądz jak mówi, oto Słowo Boże. A przecież tak naprawdę, jak tam są te gwiazdki, to też takie matacznice, takie pajęczyce wszelkie w Słowie Bożym, że tu jest gwiazdka. Masz myśleć tak, a nie inaczej. A człowiekowi kontekst sytuacyjny sugeruje to i dziecko powie, to ma być to, mamo, tato. Także nawet gazety świeckie teraz podawały, że ci bracia Jezusa to są rodzeni bracia, że dosłowni, że Jezus miał braci i siostry, Maria miała więcej dzieci. A oni
myśleli, że jak Maria nie będzie miała dzieci, a tylko jedno i to, że Józef nie zrobił tego dziecka bezpośrednio, tylko od Jahwe, to ona będzie świętą kobietą, świętą boginią. Przecież Jahwe powiedział na początku samym, trzymajmy się tego kontekstu sytuacyjnego. Bądźcie płodni, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Także jak diabeł uczynił cały świat debilami, prawda, chcieli być mądrymi, stali się głupi, prawda, no to trudno, ale jest szansa z tego wyjść. My dzisiaj, proszę Państwa, 9, 10, 11, z 10 na 11 z tycznia 2018 roku mówimy o wszelkich możliwościach, że można wyjść z sytuacji, można prześcignąć faryzeusza, można prześcignąć saduceusza, w sensie takim, że jesteśmy mądrzejsi. I nie musimy się tyle uczyć, jak to oni myśleli, proszę Państwa. Faryzeusze i saduceusze. Żeby się tyle uczyć. Po co? No. Także radio Conchita i już. Proszę pozostać z nami. Będzie ok, będzie dobrze. Zaraz będzie spokój. No. Ja wiem, że tu stacje przeskakują, ale... Właśnie też takiej radości i może też takiego odpoczynku tutaj od tych spraw przyziemnych, doczesnych. No bo ja osobiście mam czasem takie wrażenie, że jak w kościołach są zwłaszcza śpiewane pastorałki, kolędy, to one są tak rozwlekane, tak długo, powoli śpiewane i tak no, ja bym chciał weselej, no bo to jednak no, narodził się Chrystus, tak? Nasz Zbawiciel w końcu... Ale nie 25 grudnia, gdzie obchodzicie wtedy kult słońca, święto Saturnaliu. Oni połączyli Saturnalia pogańskie z Chrystusem. Przecież Jezus Chrystus wcale nie kazał obchodzić urodzin swoich, bo my dzisiaj mówimy też o tym, że święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, że Świadkowie Jehowy nie obchodzą żadnych imienin, ale też nie obchodzą urodzin, bo to są różne okazje, gdzie człowiek może pokazać, że jest w jakimś sensie święty, żeby o nim pamiętali, że on się wywyższa, że on jest kimś, ale każdy jest kimś. Po co to robić imieniny i urodziny na wzór pogańskich obyczajów tego złego świata, który się Bogu nie podobał i nie będzie podobał, którego Bogiem jest diabeł.